Witam w audycji goście Radia 5. A dziś zaprosiliśmy pana Michała Boczyńskiego, prezesa przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień, do... Dzień dobry, szanowni słuchacze. Pytanie zadaje Artur Parafinowicz, a zaczniemy od tego, że w sierpniu przez kilka dni w Suwałkach nie będzie ciepłej wody. Z czego to wynika? Ile ten czas potrwa? Czy można go skrócić? Czy jest to ryzyko, że zostanie wydłużony? Oddaję panu głos. Szanowni Państwo, czasami, żeby było lepiej, przez chwilę trzeba zmierzyć się z krótkimi niedogodnościami i taką niedogodnością tutaj dla nas wszystkich przez te najbliższe kilka dni, poczynając od 21 sierpnia, będzie właśnie brak ciepłej wody w związku z budową ostatniej, już tak naprawdę ostatniego odcinka obwodnicy wschodniej. Dostaliśmy informację, ponieważ jako gestor sieci, która ulega przebudowie w ramach tej inwestycji, na podstawie warunków, które wydaliśmy, nastąpi przerwa w dostawie energii ciepłej, związana z przebudową, czyli z montażem nowego odcinka ciepłociągów, po którym popłynie woda już po wybudowaniu ostatniego tego odcinka obwodnicy wschodniej. Państwo zakładają, że to potrwa około 5 dni, tak? Warunki techniczne przewidywały maksymalny okres wstrzymania dostawy ciepła na 120 godzin. I jakby dopowiadając to, co już trafiło w przestrzeń informacyjną w ostatnich dniach, niestety no, nie będzie to godzina ósma, tak jak w pierwotnie planowaliśmy. Tutaj z uwagi na kwestie organizacyjno-techniczne wykonawcy tych robót budowlanych, prawdopodobnie ciepło zostanie wstrzymane nieco wcześniej, tak żeby jeszcze w nocy udało się odwodnić cały odcinek. Rurociągu i od samego rana przystąpić do robót już związanych z przebudową. Istnieje ryzyko, że to potrwa dłużej niż zaplanowano? Ryzyko zawsze jest tym bardziej przy takiej skali wyzwań, które tutaj czekają wykonawce. Niemniej jednak w ostatnim tygodniu spotkaliśmy się przy takim trójstronnym spotkaniu, w którym brał udział. Wykonawca, inwestor oraz przedsiębiorstwo jako gestor sieci i ustalony został dniowy harmonogram prac, który będzie rozliczany tutaj w interwałach właśnie 24-godzinnych, tak żeby móc na bieżąco kontrolować postęp robót, sprawdzać czy jest on zgodny z założonym tempem, bądź też no, korygować pewne działania, jeżeli zajdzie taka konieczność, tak żeby mieć wszystko pod kontrolą i żeby rzeczywiście w ciągu tych 120 godzin dostawa ciepła wróciła do naszych domów. Tyle na temat ciepłej wody, przerwy w dostawie ciepłej wody. To w sierpniu czego mogą spodziewać się mieszkańcy Popecu w kwestii podwyżek cen ciepła? Ewentualnych lub obniżek? O i tu właśnie pana zaskoczę, ponieważ po tej czarnej serii podwyżek, którą mieliśmy w ostatnich latach złożony wniosek taryfowy, który złożyliśmy pod koniec czerwca, zakłada obniżkę o około 12% ceny taryfowej i jesteśmy w trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego przed prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i jeżeli prezes URE uzna, że ten poziom obniżki to jest jest zgodny jakby z zapisami rozporządzenia taryfowego, to taka taryfa Albo na początku września, albo na początku października, w zależności od tego, jak długo będzie trwało postępowanie administracyjne związane z zatwierdzeniem nowej taryfy, taka taryfa wejdzie w życie jeszcze przed sezonem grzewczym, czyli obniżająca ceny ciepła, około 12%. Z czego wynika odniżka? Przede wszystkim z niższych cen zakupu paliwa. Jak pamiętamy, ubiegłoroczna podwyżka była tak naprawdę podyktowana. Głównie skokowymi wzrostami ceny surowców energetycznych, takich jak właśnie paliwo węglowe i biomasa. W związku z tym, że w nowym przetargu, który ogłaszaliśmy w tym roku, ceny zakupu paliwa węglowego okazały się niższe niż te, które mieliśmy w ubiegłym roku, pozwoliło to na skorygowanie ceny taryfowej o te 12%. Zawsze przy takich okazjach, zwykle to są podwyżki, zadaję pytanie, jakie to będzie miało przełożenie na taki comiesięczny rachunek typowego, przeciętnego tak zwanego Kowalskiego z Suwałk. Zatem tutaj podobne pytanie, tylko w kwestii obniżek, o ile spadnie rachunek typowej Suwalskiej rodziny, rachunek za ciepło. Przyznam się, że ciężko jest tutaj mówić o konkretnych liczbach, ponieważ nasi najwięksi klienci i nasi najwięksi odbiorcy to są jednak wspólnoty i spółdzielnie, i one kształtują swoją politykę cenową w sposób niezależny, ponieważ tam występuje system zaliczkowy, a my rozliczamy się na podstawie ciepła fizycznie dostarczonego do każdego z budynków. Także jest mi ciężko tutaj. Powiedzieć jak będą kształtowały się ceny, niemniej jednak te 12% przy średnim zużyciu w domach jednorodzinnych na poziomie gdzieś 60 gigajuli, no może skutkować tym, że około 50-60 złotych rachunki będą niższe. Miesięcznie. Tak. Jesteśmy w połowie wakacji. Co wróżą obecne? Ceny węgla, ceny emisji dwutlenku węgla i czego można spodziewać się w niedalekiej, kilkumiesięcznej przyszłości, oprócz tej obniżki, o którą PEC zabiega w URE. Na dzień dzisiejszy rynek produktów giełdowych, takich jak właśnie prawa do emisji dwutlenku węgla, stabilizuje się na dość wysokim poziomie. Cały czas obserwowane ceny są w granicach 80 do 90 kilku euro za tonę CO2. Przypomnę tylko, że spółka spalając około 40 tysięcy ton węgla musi umorzyć około 80 tysięcy ton praw do emisji CO2. No żeby pokazać, zobrazować jak bardzo wpływa to na naszą działalność, to wystarczy powiedzieć, że jeszcze w Kilka lat temu, w roku 17, 18, 19 nawet koszt zakupu paliwa, które było nam niezbędne do prowadzenia naszej działalności oscylował w granicy 20 milionów. W tym roku na paliwo wydamy ponad 70. Kończąc, będzie przerwa w dostawie ciepłej wody to druga połowa sierpnia, ale też dobra wiadomość będą obniżki cen ciepła to od października tak należy szacować? Myślę, że. Tak należy to szacować. Jeżeli postępowanie taryfowe zakończy się wcześniej, to odpowiednio wcześniej. I średnio przeciętny Kowalski w jednorodzinnym domu 50 zł miesięcznie. Taniej w przypadku spółdzielni to należy przysiąść i sobie dokładnie policzyć, wgłębić się w ten rachunek, w to rozliczenie. Tak? Zgadza się. Pan Michał Buczyński, prezes Specu w Suwałkach, był gościem Radio 5. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytania zadawał Artur Parafinowicz Radio 5. Do usłyszenia.